Były kanclerz przyłapany, na urlopie w Moskwie. Były kanclerz przyłapany. Schroeder, na urlopie w Moskwie. Były kanclerz Gerhard Schroeder przebywa obecnie w Moskwie. Jestem tu na urlopie przez kilka dni. Moskwa to piękne miasto, powiedział polityk partii SPD korespondentowi telewizji NTV. Gdy reporter zwrócił uwagę, że do siedziby rosyjskiego koncernu naftowego Rosneft jest niedaleko, Gerhard Schröder odpowiedział: "Czyżby? No tak, zgadza się, ma pan rację." Niemcy. Schröder na urlopie w Moskwie. Schröder po znacznych naciskach w maju zrezygnował ze stanowiska w radzie nadzorczej spółki Rosneft, a także oświadczył, że nie przyjmie oferty w radzie nadzorczej gazowego koncernu Gazprom. Były kanclerz Niemiec w latach 1998-2005, jest krytykowany ze względu na swoje zaangażowanie w rosyjskie firmy państwowe i uważany za bliskiego przyjaciela prezydenta Rosji Władimira Putina. Nie zrezygnuje z możliwości rozmawiania z prezydentem Putinem, oświadczył niedawno w wywiadzie dla dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nie wierzę w rozwiązania militarne. Wojnę można zakończyć tylko w drodze negocjacji dyplomatycznych. Lo żołnierzy i ukraińskiej ludności cywilnej można poprawić tylko w drodze rozwiązania dyplomatycznego, przekonywał w wywiadzie były kanclerz Niemiec. Schroeder w marcu pojechał do Moskwy, aby rozmawiać z Putinem o wojnie na Ukrainie.